Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Wars Jedi. Ocalały, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Kontynuujemy naszą giereczkę. Jesteśmy teraz w jakimś pierdolniku w podziemiach. Teraz zobaczymy, co tu dalej musimy robić. Na razie wziąłem sobie tą kulę w ostatnim odcinku, bo możliwe, że gdzieś jeszcze nam się przyda dalej. Aha. Wróciła tam. A tutaj jest jakaś skrzynka. Okej, czy wejście jest do tej skrzyni od dołu? Tu jest jeszcze echo. Moja padawanka się niecierpliwi. Czyż nie wszyscy kiedyś tacy byliśmy? Pytanie, jak sobie z tym poradzi? Nie, muszę wziąć tą kulę stąd na pewno. Znaczy na pewno, tak mi się wydaje, że jest ona mi potrzebna. Pytanie, czy ja jestem w stanie wcelować tą kulą w tamto miejsce tak, żeby ona tam wpadła. Tam nie jest echo, tam jest to. Okej, tu mi się uruchomił ten. Ale jeszcze jedna rzecz. O kurwa. Tu jest ta kulka potrzebna, żeby to otworzyć. Dobra. Teraz można ją stąd zabrać. Wdupić ją tam. Dom zabrać z sobą. Ale zobaczymy, czy mogę wyjść. Czy ta kulka już tu nie była dalej potrzebna? No i dobra. Ogarnięte. No ewidentnie wszystko zrobiliśmy. Ten czerwony punkcik też zrobiliśmy, co tam jest na mapie. No dobra. Teraz mamy tak, tu miejsce i tu miejsce. Gra mnie prowadzi tu, żebym poszedł na dół najprawdopodobniej, więc ja sobie wrócę jeszcze tam na górę w takim razie. Jak ja mam wrócić teraz tam na górę?
A, okej. Dobrze, że mnie nie medytowałem, bo bym kurde musiał z tym kolesiem tutaj znowu walczyć. To tu jest na górze w takim razie. Szczelino. Dobra, punkcik odkryty. Atuty bym chciał przejrzeć. To mało miejsca. Nie rzucam mieczem świetnym. Dobra, a to gdzie mnie prowadzi? Czekaj, bo gra mnie tu już prowadzi. Dobra, czyli ja idę z misją teraz. Wait. A ja chcę jeszcze tam zajrzeć. Tu gdzieś chciałem jeszcze zajrzeć na dole. Chcę od tak zacofanej planety jak Kobo. A to skrót jest teraz, tak? Idziemy, Bidi. No tu jest ptaszek, czyli że już ukończone chyba, tak? Węzeł powinien być niedaleko. Myślisz, że te stwory mają mocny sen? Się przeturlał. Tam na pewno nie. Ale wkurwiające są te małe dziady. Muszę je otworzyć. Parker, kurwa. Nie mam pojęcia, co to jest, ale na pewno nie wygląda bezpiecznie. Hmm?
ciężko oddychać. Zi pewnie będzie coś o tym wiedziała. Myślisz, że ta substancja ma coś wspólnego z węzłem? Kupienie level kurwa 200. To jak ja potem stąd wrócę? A więc to jest dzieło Santari Cree. Jeśli reszta opowieści Zi jest prawdziwa, klucz do Tanaloru powinien tu gdzieś być. Nie, to ja już nie wiem jak ja mam tu dotrzeć, bo mogę i dotrzeć tędy i tędy? Nie ma tu czegoś więcej, nie ma. A tu tego gówna to jest sporo. Nie ociągaj się, BD-1. Dobra, ty BD-1. Weź no mi tu. Dobra, gdzie jest to pi wybuchające? Tego nie da się przeciąć. Bariera Skoboch. Dobra, no ewidentnie jedynym miejscem, do którego mogę się udać, to jest tamto. I to. Była tylko skrzynia. Co tu mi się wyświetliło? O, okej. Okej. No powrót oczywiście, wiadomo. Ciekawe, czy Zi będzie coś o tym wiedziała. Oko, tak to mam zabrane. Brak zasilania. To miejsce musiało zostać opuszczone i zapomniane. A? Myślę, że Zi nie zapomniała. Po tylu latach wciąż nie porzuciła swojej misji. Nie możemy jej zawieść.
Okej. O, git, bo nie miałem jak przejść dalej. Czy miałeś złapać i przeskoczyć i złapać tego? Co to kurwa jest? Co tam robię? Ja mam iść tu. A, to jest skrót, dobra. Tam jak się dostać? Nie tu. Nie mogę otworzyć. To mam pod tym ptaszorem przejść? Dzięki. O, dobra. To bolało. Znajdźmy inną drogę. Może później zdołamy mu pomóc. On jest uwięziony. Dawaj ten skrót. Coś w tej okolicy ma spory apetyt. No, wsiadłem. Ten kurwa co tu chciał. Nigdy nie widziałem takiej technologii. A przecież złomowałem sporo maszyn na pracy. Ciekawe jak to jest od drugiej strony zamknięte. Okej. Chyba do środka. Widzieliśmy już te technologie, tylko nie o takiej skali. Zupełnie jak komnata Z. Kurwa, jaki lag.
Nie ma mowy, żebyśmy to przebyli oddychając. Wygląda staro. No właśnie, wiedziałem, że tu coś musi być. Spojrzeć. Dobra. Ciach. W sumie nie wiem, czemu to skakałem, jak mam skrót zrobiony. Dobra, nieważne. Fajne lagi, fajne, nie powiem, że nie. Super gra chodzi. Optymalizacja the best. 2 na 10 polecam. Co to za dziurka tu jest? Co to za przejście tajne? Kurwa, nie spodziewaliście, że takie rzeczy odkryję. O, chuj. To fajnie, że się tego nie złapałeś drugiego. Nie no, ja pierdolę. W każdym możliwym miejscu tu jest podłem. Jak ja nie dolatuję? No. Nareszcie. Okej. Ej, to jest takim... Kurde, granie w tą grę jest takim trochę, moim zdaniem, przed smakiem Skyrima. Wypierdalaj. Serio, nie? Mam takie wrażenie, że kolejną gierką, która będzie miała tyle eksploracji, będzie The Elder Scrolls 6 dopiero. A wiem, że tak nie będzie. Że jeszcze będzie parę gierek po drodze. Dobra, tu bym przyszedł stąd, tak? Tak, bo tu poszedłem w bok. To tutaj w takim razie. Coś było do złapania się. A, pewnie do opuszczenia się, tak? Wszystkie stworzenia wokół węzła są rozdrażnione. To pewnie ja też. Przez ten pył w powietrzu. Imperialne patrole też nie pomagają. Dobra, dawaj echo. Kurwa, jak gorąco, ja pierdolę, jest 21 stopni. Na cholerę tak... Zorientacja wielkich krzyków. On wyszedł do mnie. Z tej strony, z drugiej strony. Dobra. A tu jakiś mam nowy.
że to wszystko, co tutaj mam z tych atutów, jest z dupy. Róbmy sobie odpoczynek. Idziemy. By nam się gierka zapisała. Coś tu jeszcze jest do zrobienia? Nie. Dobrze w ogóle idę? Wszystko, co tam było pozamykane, to pozamykane nadal jest. On może oznaczać kłopoty. Albo okazać się pomocą. Po coś walczy po stronie Jedi. Nie walczy po naszej stronie. Piękne wykończenie. Nawet bardzo kiepsko. Ej, ale podziwiam to, że te postacie, bo rzadko w których grach tak jest, że one są jakby nieprzechodzalne. W takim sensie, że ten mobek tu leży i nie da się go. Spójrz tylko. No, co w związku z tym? Ja tam byłem po drugiej stronie w ogóle? Ja tam nie byłem. Coś czuję, że ja tam dotrę. Mam nadzieję, że da się to zepchnąć do przepaści. Okej. Dobra. Teraz się w Tomb Raidera pobawimy. Na dole nic nie widziałem, żeby można było pójść. Ostrożnie, Bidi. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Siri, ja myślałem, że ja... Nie, nie myślałeś. Dostrzegłeś problem i zareagowałeś. Gdyby zakon reagował szybciej, Republika by istniała. Imperium, pomioty Haksjonu i połowa galaktyki chce nas dopaść. Tak. Szanse są nikłe. Ale już zawsze takie będą. Kal. Walka nie jest rozwiązaniem pewnych sytuacji. To nie czas na walkę. Czyli, że co, ja teraz na nim będę mógł latać? Ty, sztos, mogę na nim latać. Dobra. Ale zakończymy sobie w tym miejscu ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie, za kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, wbiję do linku w opisie i mego popołudnia. Cześć!